Małgorzata Socha niedawno skończyła 43 lata i zdecydowała się jeszcze bardziej zadbać o swoje zdrowie i urodę. Na Instagramie opowiedziała o swoim detoksie, któremu towarzyszą różne zabiegi. Pierwszego dnia skorzystała z biczy szkockich, które polegają na naprowadzeniu na ciało strumienia wody o zmiennej temperaturze i ciśnieniu. Następnego dnia zdecydowała się na leczniczą kąpiel i odpoczynek z przyjemną lekturą. Trzeciego dnia otrzymała posiłek, na który czekała z utęsknieniem. Kolejno skorzystała z hydromasażu, który polega na wypompowywaniu wody z dysz pod wysokim ciśnieniem, a także na masażu detoksykującym z użyciem rozgrzanego miodu, który ma działać na rozluźnienie skóry, redukcję celulitu i tkanki tłuszczowej. Aktorka zapewnia, że jest pod stałą opieką specjalistów i nie przeprowadza detoksu na własną rękę. Choć czuje się kiepsko, wierzy w poprawę stanu zdrowia. Małgorzata Socha pokazała się również na Instagramie bez makijażu i przyznała, że raczej to wygląda jak krajobraz po bitwie.